mnóstwo dzieciaków, mamy 12 drużyn, 144 zawodników, jest świetna zabawa, pogoda jak na razie nam dopisuje, oby tak dalej. Jest mięsień, co mięsień. Ta rywalizacja na takim międzynarodowym poziomie to chyba namiastka tego, co czeka Was w przyszłej karierze piłkarskiej. No, bardzo fajny turniej, dobre drużyny i myślę, że będziemy kształcić nasze talenty podczas tych meczów. Panie trenerze, turniej Oshi Cup to taka namiastka futbolu prawdziwego, tego zawodowego, czy jednak jeszcze taka dziecięca zabawa z piłką? Myślę, że jeszcze jednak dziecięca zabawa z piłką. No, też nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie te turnieje już były tak skonstruowane, że to już są mistrzostwa świata i od nich nie wiadomo zależy, bo to ciśnienie jeszcze w tym wieku nie powinno być tak duże, no, wywierane na dzieciach. Oni mają się jeszcze tym bawić, oni mają mieć z tego frajdę, oni mają przede wszystkim czuć się dobrze, grając w piłkę. To ma być dla nich zabawa, bo wtedy mogą pokazać 100% swoich umiejętności. Był, będzie! Wynik nieważny, pograjmy w piłkę, dobra? Cześć, kamera! Wygramy.